Jest burza. Zimno, ciemno, deszcz, błyskawice. A ja co? Wlazłem na strych i znalazłem spleśniały karton. Ponieważ przypomniało mi się, że coś tam jest. Co tam jest? Otóż jest tam czerwony kapturek, Crazy Frog Racing i to. Chciałbym wam dzisiaj zrecenzować grę mojego dzieciństwa, mianowicie Hugo Creator. Otwieram. Jeżeli to jeszcze działa, to będzie cud. Dobrze, instaluj. Czyli mam zainstalować to, tak? Komputer mi teraz autentycznie się trzęsie. Czy to mi ja właśnie instaluje jakąś inną wersję DirectX-a? Co kurwa? Uinstall. Komputer dalej mi buczy. Patrzcie, Hugo się pojawił. O, jest! Nowy obrazek. Stwórz stronę. Strona 4x3. Dobra. Co to jest? Jakiś kreator komiksów, tak? Co to kurwa jest? Te obrazki ze stoka. Jakim kurwa cudem ta gra mi źle działa? Przecież to jest kurwa jakieś pierdolona gra, która poszła na jakimś Windowsie kurwa 98. Jak byłem mały. Kurwa, była krew, pamiętam, tylko nie pamiętam gdzie. Gdzie ta krew? O, jest krew. Mówiłem. Pamięta, kurwa, w ogóle mnie ciekawi, czy ktokolwiek to pamięta poza mną. Czy ktokolwiek też w to grał. W ogóle patrzcie, z tym się nie da nic zrobić. Trygława zróbmy. Zrobimy trygława. No trygława! W ogóle patrzcie, co jest to, jakaś małpa. Tutaj pamiętam, były zwierzęta. No są jakieś te. Papugi, no to dajmy papugę Heil. Kurwa Polak! Kurwa Polak! Tu jest Polak! Patrzcie, Polak! Jest Polak, tutaj dajmy ten. Kłótnie Polaków, zrobimy komiks o kłótni Polaków. Biwak! Dobra, biwak dajmy. Zabierz jaką mam! Co? Kewa! Gdzie jest piwo? Kewa, bo po glinę zadzwonię! Siekę! Was kańczy ci! Kewa waś! Kewa waś nie ma! Tylko spróbuj! Dobra, to było tyle. Jeśli chcecie więcej dziwnych gier z mojego dzieciństwa, to piszcie. Tart! Jaki tart?